Halo, halo widzowie. Witam was w kolejnym odcineczku z Formułki. Dzisiaj przed nami Azerbejdżan Grand Prix. Pewnie jeszcze dwa kolejne. Ale musimy się wziąć za kurde ogarnienie tego. To jest tak zwana gigalipa. Jeżeli chodzi o nasze wyniki sezonowe. Ja nie chcę, żeby mnie z teamu wywalili przede wszystkim. Więc musimy trochę nasze tutaj osiągi podnieść. Znaczy już na ten sezon bolidu nie ulepszamy, nie? To jest już wiadome od dawna. Zresztą mówiłem wam, jaki plan mamy na bolid. Dopiero w następnym sezonie coś będziemy próbować gotować. Teraz sobie odpuszczamy. Single as that. O! Coś takiego. Szczególnie, że będzie nam się zmieniał. Prawie że połowa teamu nam się zmieni, jakby nie patrzeć, nie? Żeby do tego doszło, to musimy tam jakoś dotrwać i mogą mnie wyrzucić za tego czasu z zespołu. No to byłoby fajne, jakby mnie nie wyrzucili, nie będę ukrywał. A przed nami jeszcze parę dobrych Grand Prix. Także tutaj aż tak sobie z setupem. Ja się teraz człowieku odbij dobrze, nie? Dobra, tak chyba będzie najlepiej. Zacznijmy kwalifikacjami sami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsza Yamashita. Niech sobie wyjedzie. I z tego co się orientuję, najlepiej kwalifikacje zostawić botowi. I niech sobie ogarnia sam. Po prostu trzeba je w dobrym momencie puszczać, żeby żaden inny kierowca nam nie wjechał przed naszego. Tak samo jak teraz Flores. Flores nie będzie miała dobrego czasu okrążenia, już widać, nie? Że on, bo ona się bije o pozycję teraz. Także ona nie będzie miała dobrego czasu. Zresztą widać, jest sekunda niemalże różnicy, nie? Nie masz ta 17. Not good. Zdążymy jeszcze raz opuścić. Powinniśmy. Nowe softy. Trochę nie wiem, czy zdążę. 2 minuty ma. Zdążę. Red flag. Sierżant się rozwalił. O. Dobra. No to jest niefortunne zdarzenie. Teraz tak. Wiadomo, mniej paliwa. Tego zaczniemy. I co, obie mają propozycję na rozesowne pojechanie. Jego na sito z tego wyjdzie. Prowadzimy sami wyścig. Well then, it's not long until we get started here and we should be in for a tightly contested race. Największym problemem na ten moment jest kurde. This could be an important race today. Niski rating naszych kierowców, znaczy małe doświadczenie po prostu. Ale taki challenge sobie wybraliśmy, teraz trzeba go przetrawić.
Też agresywnie. Ale kanapka. Jak to ja masz to sobie radzi? Z tyłu. Liczę na to, że jednak uda nam się zająć, nie wiem, 15 pozycja to byłby już dream, ale nie ma coś tak nastawiać na taką pozycję, mimo wszystko. O kurde, a czemu on tak straciła pozycję? Nie no, układ napędowy, tylko ERS. Powinno aż takiej to boleć. Ale gdzieś coś się o dołpotało w ścianę. Chcę zobaczyć, jak to wyglądało. Chyba lockup. Nie. I so stupid. Cyk, mamy overtake. Dobrze. MS też tu bije z botasem. No i ładnie usiął, mam overtake'a. Wiem, że Joe ma damage. Fajnie byłoby nadgonić. MS też ma ten push ustawiony. Magnusem nas wyprzedził. Nie wiem, czy ja mam szczerze radę dogonić. Fajnie byłoby się w R z Hulkenberga dostać, znaczy w DRS. Może się uda. Dobra, jesteśmy w DRS-ie. Dobra, rozstawiamy je. Samo Flourish, fajnie jakby dogoniła do następnego lapa. Dawaj, dasz radę. No. Najbliższa strefa DRS to ta prosta, długa, ale strefa detekcji jest przed właśnie skrętem na tą długą. Neutral. No i elegancja, powinna być w DRS-ie. Ja masz to powinno wyprzedzić, tak na dobrą sprawę. Ale on się broni. No i elegancko. On bez winga dalej do dupca. To jest ze świr. Mamy overtake Yamashita. Jeszcze jakby Sofia sobie tak dobrze radziła, bo fenomenalnie. No dobra. Niech oszczędzi trochę te opony. No się na nich daleko dojechać, jakby nie patrzeć. Jest dobry początek wyścigu. To też na chillku. O! Hulkenberg. Nie, on się pośliznął niby. No! Unlucky. Oj, tu jest dobra okazja, żeby coś poddymić. Dobra, dam radę. No dawaj, no przynajmniej jednego musisz tu dupnąć. No też bym miał niską pewność, jakbym trzech nie dupnął na takiej jednej prostej. No, dawaj, dawaj, dawaj. Ale... To jest walka, widzowie. Może nie trochę podpuszuję.
Na będzie DRS-ie chyba, nie? Będzie. Będzie? Bardzo jest DRS-ie, elegancko. No i teraz, jak ze sierżantem będzie jechała jakiś czas, to sierżant jej ucieka. Ogólnie Williams ma chyba już całkiem okej bolid, nie? Jeżeli chodzi o stawkę na gridzie. Ja może to muszę jakoś Gasly'ego dogonić. Dajmy jej, żeby sobie popaliła trochę tego RSO na prostych. Wjeżdżę na prostą i palimy RS. Choć kurde, zastanawiam się, czy jak ona sobie nie będzie paliła RS tak overall na lapie, to czy nie wyjdzie to lepiej. Dobrze, trochę podgoniliśmy, nie? O, chyba się nawet na ten załapiemy, na DRS. No kurde, fenomenalnie. Dobra, niech się charge'uje. No i tak jeszcze overtake wleci. Elegancko. Kurde, ale ona puszuje. A to jest chyba już na szpik, jeżeli chodzi o performance na ten wyścig. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie utrzymać. Znaczy, utrzymać może jeszcze dam radę, ale żeby podkoczyć gdzieś wyżej, może być ciężko. Jak sobie Sofia radzi? Ona tak sobie. Ale ja masz tutaj ładnie. Tylko, że DRS straci i będziemy teraz tak naprawdę łatwi do wyprzedzenia. Trudno. Mówię. Jest cały wyścig przed nami. A teraz musimy trzymać RS na outlapa po boksie. Ale double overtake. A, prawie. No szkoda, bo to było imponujące. Dave Clorch trochę ma do nadrobienia. Dawaj go, no tyle razy go mogłeś dupnąć. A próbujesz w takich losowych miejscach, gdzie czas tracisz. No te boty dziwne są. No, Yamashita. Dobrze. I tak już się nastawiamy na to, że boks będzie. Na tym lapie od razu? Na tym, dobra. Dwunaste miejsce Yamashita. A, bo Norris pitował, dobra. I Albon też. Trzynaście sekund do Magnussena. Nie ma szans. Mam nadzieję, że jakiś dobry pit stop nam wyjdzie. Króciutki, co najważniejsze. Stroll, awaria. 2-3. Outlap musi być dobry. Bardzo dobry outlap musimy dupnąć. Rozgrzewaj te opony.
Kurde, widzę, fenomenalnie nam idzie. I na następnym lapie poproszę o box. Tam. Kurde, no ja masz i ta ładnie tu poddymiła. Ale nie uciekniemy sierżantowi. Stąd nie chcąc. Nie ta liga jeszcze. Dobrze, że mnie experience zgarnia, nie? No sierżant no, ma tempo lepsze, no. Ile boksu? 2-4, not bad. Wydaje mi się, że tak, ja myślę, że miał najlepszy pizza w Negridzie na ten moment. No, będzie walka o to 14, mam wrażenie, w tym wyścigu, no. Albo i nie. Nie możemy tempa znaleźć dla siebie. To jest dosyć problematyczne. Mam wrażenie, że jeszcze, kurde, nasze dziewczyny tutaj nie mają za bardzo umiejętności odzyskiwania airsu też. No co ona tak dropuje wszędzie? Straszny problem z tempem ma. Znaczy, no jest różnica trochę w częściach bolidu, ale no kurde. No, problem z Joe. O kurde, parę wypadek. Znowu Hulkenberg. Po tym razem. A to lekki kontakt ze ścianą. Dziwne strategie pit stopowe mamy. Jak wam powiem. Totalnie dziwne te strategie. Dobra, ja masz to, będzie wiadomo, że pójdzie na softa, a ta pójdzie na medy, nie? Po prostu na większym pushu. Musimy wykorzystać te opony jednak. Oj, pół rokon, TFTF. My też problem. Ale safety car. Kurde. Co to się stało? Jak się zamkała? Furman. Akurat ekspitowaliśmy, no. Softy. Cały grid na softach. A, jeszcze mediarze się pojawili, dobra, nie własne. Dobra, tego paliwa się trzeba pozbyć.
No fajnie, jakby Lorz jednak coś tam zrobiła w tym wyścigu jeszcze. Ostatnia pozycja nas nie cieszy w żaden sposób. Dawaj, no dogonić musisz, młoda. No jesteś 2 sekundy do tyłu, no w takim momencie, tak behind, no please. Dobra, ale za sierżantem możemy coś poddymić. To powinien być overtake. Klauniłem. Przepraszam, Sofia. Zapomniałem. Dobra, incydent zarządowy tak zwany, ale gówno. Zapomniałem, że ona nie jechała na medach, tylko 2 razy softy. Ale tak zwane gówno. Magnussen od wycofanie. Czy cieszy nas taki wynik w taki sposób? No nie bardzo. A czy mamy co z tym, co na to poradzić? Też nie bardzo, no, trudno. No płakać nie będziemy, tak wam powiem. George jakoś Hulkenberga dogania, dalej nie wiem jak. Jakim cudem. Nie narzekam. Ja maszkę też doganiam, więc tutaj się na nie skupmy. Prawdopodobnie będzie na final lapie jeszcze doganianie. No dawaj, za okoniarzem, no. Nie będzie w jego DRS-ie niestety. Ale chyba najłatwiej będzie podjąć z nim walkę teraz. Ale nie wiem, czy się uda, nie. No to tylko. No dobra. 15. miejsce. Not bad. Not bad. Dobra, co mnie Logan Sierżant jakiś odchodzi? Jeszcze palcie gumę. My nie mieliśmy jednak najszybszego pitstopa. Szkoda. Ale wyszło nie najgorzej. Boję się puszczać symulację na kolejny wyścig, to no. A teraz tak, to mam w obu. Będę musiał wytworzyć, nie wiem ile części. Front wing 2. O, jasne. Dopóki nie dojdę lepszej fabryki, to za dużo to nie wcisnę. To mi się nie podoba. W obu bolidach to leży. Odpowiedź wymagana. Organizuj spotkanie. Wyniki dla personelu. Pozytywy. Neutrale. Entuzjastyczna. Super. No kurde, ptaszka, no. Nie mamy części, widzowie.
Musimy wrócić na stare rzeczy. Po prostu. To jest bieda. To musimy wytworzyć. Ale awaryjnie. 1 200 000. Ale gówno. No ale jak trzeba, to trzeba. Boli. To jest jednak bańka w plec. A my zamiast, kurde, nastawić się na to, że będziemy mogli jeszcze coś powalczyć o punkty, to chyba unlucky to wygląda na ten moment. Nawet nie jesteśmy w stanie rozwijać bolidu w żaden sensowny sposób. Jak im poszło? To jest Albon. Nie myślałem, że ktoś z Williamsa wygrał i miałem takie what? Spoko. Nic z tego jak na razie też nie wychodzi. Ja masz pita, podskoczył jej ten. No i co, mamy 1 300 000, które musimy wydać oczywiście na coś. A nie, dobra, to wykorzystaliśmy. Musimy części bolidowe wyrabiać. A nas no to nie stać. Ty na koronie nas nie wyrzucą, no. Jest dobrze, zaczyna iść, bo... Kara trochę, no. Ta poradzę. Nic nie możemy zrobić. Widzowie. Co się dzieje? Mamy stronki boczne, chociaż nice. Super. Front wing. Już nawet... Alejmy to. Nie no, to wtedy nie ma co tworzyć, no to 3 dni, jedno, co najmniej. Nas nawet na badania nie stać. To jest problem cały. Badanie ukończone, fenomenalnie. Nowy miesiąc, jesteśmy bańkę, super, limit kosztów. 10 milionów zostało nam w limicie, niedobrze. I coś taki będziemy na grida wrzucać, taki stopami, no. To jest wyprażałość. No nie podoba mi się to, no. Mamy bańkę. Ja muszę ją na badania wydobyć. Osiągi wyścigowe. Jeszcze musimy sobie część wytworzyć jakąś. Lepiej byłby zawieszenie dupne. Harmonogram szkoleń. Do speed stopu. Idzie to turbo powoli, ale nic z tym nie zrobię. Kasa się nie zgadza, nic się nie zgadza. Przynajmniej passive income jakikolwiek jest tutaj.
Jak to nastawia, jeżeli chodzi o tory? 15, 18, 19, 18, 16, 18. Drugi, bo patrzę, bo jest lepszy. No to jest widać teraz tylko Praigę, żeby nikt się nie rozwalił. Masz pierwszy sezon, do najlepszych nie należy. Wiem, że się kończą części. Jedziemy na oparach. A to badania były, myślę, jeszcze części. No dobra. Idziemy dalej. Plany sponsora. Trzy bańki. Super ansko. Za przekroczenie budżetu dostaniemy karę. To też mi się nie podoba. Aż niech ona i tak na mnie niepotrzebna będzie. No dobra. Coś takiego. Coś tutaj nie podoba. Problem z tym jak zwykle. Dobra, i mamy badania dopnięte kolejne. Nie opłaca mi się na razie zawieszenia porobić. O, też małe boosty są, dobra. To też widzowie sobie przesymulujemy. Wiem, że to nie wygląda najciekawiej, że tak to ujmę. Ale drugi sezon dopiero jest naszym takim celem walk, nie? Więc pierwszy sezon należy do symulacji po prostu. Jeszcze sprint mamy tutaj. No mówię wam, punkty nie zgarniemy i tak mimo wszystko, a... Najważniejsze jest spełnienie celów sponsorskich, nie? Czuję się jak has aktualnie, naprawdę. Czuję się jak has. Symulacja do wyścigu. I symulujemy sesję. Jak przetrwamy ten sezon, to i tak będę zdumiony. Mamy pizza, chociaż nie najgorszy. I 8 punktów dla nas. Ale cele sponsorskie spełniamy, spełniamy. Kasa się zgadza. Here comes the money. No. Ale ja w to nie... Co się stanie, jak mnie wyrzucą z zespołu? Co się może stać? No nie powinni mnie... No skoro jest to team, który ja tworzyłem... No chyba nie powinni mnie móc wyrzucić, co? Nie udaje. Tak niż następny sezon nie będziemy gotować. Po prostu wiecie, wyolbrzymiają to, co nie powinni. Teraz tak, to będzie, które ile zostaniemy Grand Prix? Chyba jeszcze tylko 4?
końca sezonu. Ale dziewczyny sobie coraz lepiej radzą. 16-19 miejsce powinno być, że satysfakcjonowani jesteśmy z wyników, a nie, że narzekałem jeszcze. Jaki wynik? 19 i 15, no kurde. To już jest wpyte. To czemu jeszcze narzekają? Musimy wejść jeszcze raz do rządu, bo coś mi się tutaj nie podoba. Po prostu mnie nie chcą w teamie, tak mi się wydaje. Zarząd. No dlaczego no? Meksyk zachwycony, mam tylko 3, 4, 5 rozczarowań. Dobra, pół na pół, no idzie albo nie idzie. Nas do Nidbard. To sobie w drugim zamontujemy. Co za problem też mamy, Frontwing. A prowadzimy od razu badania. Też są ostatnie. Jedno z ostatnich. Zawieszenie bym jeszcze dupnął. No, ta żywotność opon nam się przyda na kolejny sezon. Ona może być największym game changerem tutaj. Z optymalnym chodzeniem. No. Badania na tylne skrzydło, niech będzie. On został na mniej niż milion widzowy. Też Frontwinga bym zadupnął jeszcze na podwyższenie. Jeden i jeden. No może Strong? Nie, no nie. Tak, jedno. 300 tysięcy nam zostaje. Fenomenalnie. Dobra, widzę, dłuższy odcinek chyba symulujemy do końca tego sezonu. Już nie możemy nawet pieniędzy wydawać. W ogóle chciałem coś sprawdzić jeszcze, kierowcy. A inne zobowiązania. Czyli jakieś no name'a dajemy na pierwszego kierowcę, niech będzie. Nie, to jeszcze nie skończymy tego, dobra. Taylor. Jak to jeszcze nie skończymy, to dopiero następny odcinek skończymy sezon. Mamy 4 wyścigi jeszcze przed nami. A kasy brak. Jak dobrze się orientuje, nie? Gdzie to jest? O, 1%, 217 tysięcy na zostało widzowie. Dobra, także ja wam dziękuję na ten moment za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku z tej mojej klonfiesty. Także dzięki i do zobaczenia. Cześć.